ale widzę, patrzcie, idziemy sobie tak, znaczy idą widzowie i widzowie uciekliśmy! A! Nie uciekliśmy, widzowie! King, a nie się, żeby jakieś stipki na mnie napalały, widzowie. Siema, z tej strony Krzysimir, a dzisiaj, widzowie, zrobiłem najlepszą ucieczkę na serwerze BoxPP z piasków, czyli najgroźniejszej strefy na boksie. No i co, mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, a dzisiaj wam mogę wylosować 2 lucky bloki. Wystarczy, że zostawicie lajka, suba z dzwonem, no i napiszecie swój nick komentarzem. No i co, ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania tego mocarnego odcinka. Siema, z tej strony Krzysimir, no i ja już jestem, widzowie, oczywiście na majstarze, no i oglądajcie ten odcinek koniecznie do końca, bo jestem jeszcze przed odcinkiem, a dzisiaj wam, widzowie, powiem, że miałem nagrywać totalnie inny odcinek, ale to, co się wydarzyło, widzowie, to od razu wam mówię, oglądajcie ten odcinek od samego początku do końca, no i dajcie lajka, bo to była mocarna ucieczka z piasków na trybie BoxPP, no czyli z najgroźniejszej strefy, tam są same mocarne hity, najlepsi gracze, widzowie, by trzymało mnie z 5 osób na węgla, widzę, bił mnie najlepszy miecz na serwerze, użyłem haka, którego mi się nie udało, widzowie, tam użyć, później znowu dobierałem się totemami i, widzowie, tak cały czas, aż w końcu udało mi się uciec, ale musicie to sami zobaczyć, oglądać ten odcinek do końca, mam nadzieję, że wam się spodoba, no i co, widzowie, no bo mam nadzieję, że wbijemy dużo rankingu i pozabijamy jakichś dobrych graczy, a więc od razu, widzowie, idziemy na H1 i idę sprawdzić piaski. Dobra, widzę, jestem sobie tutaj i zobaczymy, ile mogę dostać za takiego skiwa, tylko jeszcze teraz zależy, czy ja go zabiję, czy nie, widzowie, bo to też jest pytanie na śniadanko, widzowie. Ale jak, widzę, możecie zauważyć, jestem, widzowie, na koncie nowym, ale to dlaczego, widzę, żebym nie miał takiego fokusu od ludzi, widzowie. Patrzcie, oni nie wiedzą, że ja jestem, widzę, potężny Kryśmir i się aż tak na mnie nie napalają, więc ja po prostu sobie wejdę na piaski i po prostu zabijam takiego Steve'cia, bombiwcia. Czekajcie, widzę, musimy go zabić, ale ten chyba ziomek obok nas to jest cheater, widzowie, jak ja tak patrzę, bo on nas tak strasznie dziwnie hita. Już tam czyści ekwipunek, żeby coś zebrać, więc, widzę, trzeba uważać i chyba ten ziomek, widzowie, po prostu na ucieczce zginął! Widzowie, mam miecz gryfa z niego, ale niestety, widzowie, my go nie zabiliśmy, a wolałbym go zabić, bo, widzowie, nie wiem, widzowie, mamy ząbek jest tutaj w ogóle, widzowie, co najlepsze, i wziął nas na jedną rękę do wędki, a drugą, widzowie, ma, nie rozumiem tego troszkę, bo on się zaraz się okaże, że się wywali, widzowie, po prostu, znając życie, ale próbujemy go, widzowie, zdropować, bo on jest dość, widzowie, słabiutki, no i zobaczymy, widzowie, czy nam się po prostu to uda, widzowie, ja chciałbym sobie schować tego gryfa do Ender Chesta, tylko on mi nie pozwala, że tutaj jest ten Young Klepin z dobrym mieczem, więc ja muszę tutaj na pewno uważać, widzę, na pewno, bo ja muszę wbijać ranking, a nie się, żeby jakieś stipki na mnie napalały, widzowie, i już widzę, widzowie, że będę musiał nieźle uciekać, patrzcie, co się tutaj stanęło, widzę, patrzcie, co się tutaj dzieje, patrzcie, widzę, co się dzieje, więc będę musiał być ostrożny, widzowie. Widzowie, udało mi się uciec, bo mega dobrze to zrobiłem ze shiftem, widzowie, 0 cheatów, full legit, widzowie, było to mega mocne, bo wywaliłem go, widzę, granatem, kliknąłem shifta i ich wędka nie przeciągnęła mnie. Ja sobie przyszedłem tutaj na netherite i zobaczę, co się tutaj odwala, bo widzę, że są tutaj fajni ludzie, ale czy uda mi się ich zdropować? Było dość blisko, widzowie, ale już dostałem weba, więc muszę być ostrożny, bo nie ma żadnych usuwaczy, widzowie, tutaj na pasku. Widzowie, bije jakiegoś ziomeczka, ale dostaję już plecy, widzę, więc... Widzowie, ja już dostaję jakieś hity, więc jest słabo, tylko musimy to, widzę, po prostu zrobić już za mowy, jak... Po prostu musimy się dobrać, widzowie, tylko nie mogę na pewno zginąć, widzę, bo niepotrzebnie wchodziłem bez usuwaczy tutaj i było trochę agresywnie. Dobra, widzę, postanowiłem, że pójdę sobie po prostu na H2 i tam pójdę się bić. No i sobie, widzę, oczywiście jeszcze będę musiał szybko zrepać, repor, o. I widzowie, biorę sobie tutaj pyk, elegancko wszystko siedzi, bam. No i będziemy musieli być ostrożni, żeby się nie wywalić, ale żeby pozabijać ludzi. I widzę cyklopa, jeśli on u nas nie ogarnie, widzę, to to może być mega szybkie, widzowie. I on już dostał, widzę, po totemiku ten cyklop. Tylko, widzę, mamy tutaj kolejnego i czy nie udało mi się go, widzę, niestety zepchnąć. Jest tam jakiś ziomek, ale mamy tutaj kolejną Steve'a, widzowie, mamy tu jakiegoś Steve'ka i po prostu każdy, widzę, dzisiaj kill się liczy, więc próbujemy go po prostu zabić i widzę, czy to nam się uda, widzowie, czy to nam się po prostu uda i widzowie, teraz
gdzie musimy po prostu dobrze to zrobić i zginął. Plus 21 jest plus 21 rankingu, więc zarąbiście. Zawsze ranking się przydaje, widzowie. Jest tutaj jakiś subi bojówkarz, widzowie, więc musimy go sobie po prostu zdropować. Nie, widzę, już nie ma tutaj szans, że on tam padnie. Jest tutaj jakiś stary ławki, widzowie, i zobaczymy, czy uda mi się go zdropować. No chyba, widzę, niestety nie, więc to jest jedyny, widzę, problem. Ale nie, widzowie, on tutaj sobie na cienku wyrabia. I jakbyśmy zabili tutaj takiego ziomeczka, który by tak oddał, widzę, w pysku, taki... Widzowie, o taki ziomeczek, on by mógł nieźle, widzowie, oddać, więc jakbyśmy go zdropowali, byłoby nieźle, tylko musimy to, widzę, pyk, pyk, on już, widzę, miał pół serc, zostaje po totemie, widzowie, tylko tam się troszkę potknąłem i, widzowie, no niestety nam uciekł. Wy, mam tego ziomeczka i patrzę, widzowie, i zabiłem kolejnego, widzowie, plus 20 Steve'ka, więc już mamy 40 rankingu na plus, widzowie, on ma fajne itemki dość, widzowie, więc jakbyśmy go zdropowali, byłoby mega git, widzowie, ale więc musimy najpierw to zrobić, widzowie, pyk, elegancko, trzeba do drugiej łapy wziąć wędeczkę, pięknie, widzowie, pięknie, i musimy teraz dobrze, nie, widzę, nie udało nam się go dobrze przyciągnąć, kurde, widzowie, no niestety się nam nie udało. Mamy tutaj jakiegoś kaczorda Donalda, ale widzę, że tutaj jest jakiś FP Charlie D'Amelio, widzowie, więc widzę, spróbujemy go po prostu sobie zabić i zobaczymy, czy to nam się po prostu, widzę, uda. On dostaje pomocy w totemikach, widzowie, i zobaczymy po prostu, nie, bo on dostaje totemy, totemy i totemy i totemy, ale nie, bo jego kolega mu, widzę, pomaga i to jest jedyny problem, widzowie, więc będziemy musieli uciekać chyba już stąd, bo jak koledzy pomagają, to nie ma, widzę, po prostu sensu. Dobra, widzę, ja sobie zmieniłem sektor i wchodzę tutaj na piaski, zobaczę, czy tutaj coś jest ciekawe, widzę, do zabicia, ale widzę, po prostu od razu go knockam. Jak widzę, jestem na tym drugim kącie, to mam aż taki mały fokus, że żadne, widzowie, Steve'ki mnie po prostu nie biją, tylko biją mnie jakieś dobrzy ludzie, patrzcie, i to jest git, tylko szkoda, że nie biją mnie na 1v1, widzowie, bo tak bym wolał. Widzicie, bije nas Mr. Hasiopanda, który ma, no, najlepszy miecz na serwerze, więc tutaj będzie trzeba uważać, kurde. Chyba zrobimy, widzę, szybki comeback i go zabijamy, tylko to będzie ryzykowne, bo mają nas na wędkach i na pewno mu pomogą, więc widzę, teraz robimy tak. On zmisował hit, widzowie, ale nie, bo pomógł mu ziomek, widzowie, akurat. Ten Mr. Hasio akurat już zjadł koksa. Patrzcie, ząbek mu stakuje, widzowie, tam elegancko, widzę, pyk. Oni nas przyciągają, ja sobie robię tak. Tak, widzowie, oni nie wiedzą, co się dzieje, a jednak wiedzą, widzowie, wiedzą, co się dzieje, więc tutaj trzeba być ostrożny, widzę, Mr. Hasiopanda nas bije, widzowie, więc elegancko tutaj, a chciałem, widzę, zrobić taki dobry skok, że oni, widzę, mnie przyciągną, a ja się skoczę, ale mam pewien pomysł, widzowie, mam pewien pomysł i teraz to jest tak, Mr. Hasio się, widzę, napalił, oni tutaj wszyscy sobie są, ale patrzcie, Mr. Hasio dostaje aktualnie na kopę, widzę, po prostu, bo jest tragiczny w PvP i nic po prostu nie umie, widzowie, i to jest jedyny tutaj problem, i to... Widzowie, bo my zginiemy jeszcze tutaj, więc to jest tak naprawdę paparitos, ciaparitos! Widzowie, co tu się stanęło? Widzowie, oni mnie, nie wiem, jak mocno przyciągnęli, ale musimy po prostu czekać, aż nam się naładuje po prostu haczek, nieboraczek, więc widzę, to jest problem, tylko musimy zrobić tak, zaraz będziemy mieli, widzowie, zaraz będziemy mieli haka, widzę, zaraz będziemy mieli haka, więc widzę, będziemy musieli tutaj uważać z tym i widzę, po prostu wszystkich ich skopujemy, chociaż próbuję, ja, widzowie, nie wiem, o co im chodzi, oni nie wiem, czy mają te, widzowie, chociaż wędki, w sensie, czy mają jakieś te łopaty, ale widzę, patrzcie, idziemy sobie tak, na chillu, widzowie, i widzę, uciekliśmy, a, nie uciekliśmy, widzowie, więc to jest jedyny, widzę, problem, że nie udało nam się uciec, ale zaraz się nam naładują granaty i TP, widzowie, więc musimy na pewno być ostrożnym i patrzcie, znowu nas sknokali, widzę, znowu nas sknokali, nie wiem, czy to nie będzie nas koniec, widzę, nie wiem, czy to nie będzie nas koniec i widzę, miał być odcinek z rankingu, ile wbijemy, a patrzcie, widzę, co się stało, chyba zginiemy, ale nie jestem tego, widzę, jeszcze taki pewien. Widzowie, zawsze trzeba walczyć do końca, ale więc próbujemy, widzę, jest ich bardzo dużo, ale zawsze trzeba, widzę, próbować, więc oglądajcie to do końca, bo jak mi się uda, widzę, to będzie to mocarne, widzę, więc po prostu robimy tak i od razu shift, widzowie, od razu shift i proszę, żeby mi się, nie widzę, ja nie chcę już tego powtarzać, od razu trzymam pałkę Harry'ego po tej raska, widzowie, robię tak i pałka Harry'ego, uratuj mnie, pałko Harry'ego, widzowie, niech to mnie uratuje, niech to mnie uratuje, dobra, widzę, już chyba rację przeżyjemy, użyłem tej harki Power'ego, widzę, Pottera i udało nam się uciec, widzowie, więc jest mega mocarne, co nam się teraz, widzowie, udało. Widzowie, to mi się udało, widzowie, ja już mam wywalone w ten ranking, udało nam się przeżyć, naprawdę, widzowie, ja już sobie robię przerwę od gry, bo boję się, że zginę, więc po prostu, naprawdę, to było mega straszne, widzę, coś się właśnie odwaliło, ale mam nadzieję, że za to dacie lajka, no i co, do następnego, siema!